Kto myśli o Tobie tej nocy? Witam serdecznie, kochani moi subskrybenci i słuchacze. Dzisiaj wróżba z kart Tarota. Kto myśli o Tobie tej właśnie nocy, tak? Tego wieczoru, tej nocy. Zobaczmy, co pokażą karty, jaką osobę. Być może pokryje się to z Waszą osobą ukochaną. Napiszcie mi w komentarzach. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie. O, już mi się ktoś tutaj odwrócił. Proszę, mamy już pazia mieczy, czyli paź mieczy, jakaś młoda osoba, jeszcze nie dojrzała wiekiem, czy nie dojrzała psychicznie, emocjonalnie, ale być może młodszy od Was lub osoba, która bardzo młodo wygląda, tak, się zachowuje tak młodzieńczo, czy ma jakiś młodzieńczy styl ubierania, podgląda Was gdzieś, słuchajcie, w internecie. Wow, już poleciały mi karty, więc ta osoba, tak, to jest osoba spod znaku mieczy, czyli żywioł powietrza. Wow, miłość, powietrze, czyli kochanie, powietrze to bliźnięta, waga lub wodnik. No i ta osoba ma nadzieję na nową szansę. Tutaj nie wiem, coś jest zablokowane między Wami. Mamy asa mieczy, czyli ta osoba odcięła coś, co było negatywne między Wami. Czy Ty go odcięłaś, zablokowałaś? Jakieś blokady są, tak? No bo miecze zawsze mówią blokady, a mamy tutaj pazia mieczy i as mieczy, ale as znowu mówi o szansie, że ta osoba czeka na szansę. Czeka na jeszcze jedną próbę i dwa kielichy. Oczywiście piękna, romantyczna karta, czyli tutaj jest jakaś relacja między Wami, czy była. No i ta osoba pragnie jeszcze tej relacji, pragnie jeszcze raz tutaj powrotu, tak? Być może myśli, tęskni, właśnie gdzieś Was podgląda, jeśli chodzi tutaj o relacje, kochani, z Wami. Więc zobaczmy jeszcze sobie, co ta osoba tutaj zamierza, tak? No wiemy już tutaj, że jest to ewentualnie wodnik, waga lub bliźnięta. Jakaś osoba taka właśnie bardzo tryskająca młodością, energią. No zobaczmy jeszcze, ta osoba, aha, odczekuje jakby tutaj. Było między Wami dobrze i źle, ale ta osoba jeszcze ma nadzieję, że coś się być może wyjaśni, ponieważ czeka, jakby czeka na odpowiedni moment. I mamy as pentakli, czyli ta osoba też myśli o czymś tak naprawdę stabilnym tutaj, przygląda się, być może jest jeszcze, nie jest to dojrzała osoba, tak jak mówiłam, ale jest as pentakli, czyli ta osoba szuka czegoś stabilnego i mamy dwa asy, więc są potężne dwa karty wielkich arkan. I mamy as mieczy i as pentakli, czyli podwójna szansa, kochani. Ta osoba myśli rzeczywiście poważnie o szansie. No i mamy jeszcze kochankowie do tego wszystkiego, czyli mamy, nie dość, że mamy dwa kielichy, emocje, romantyczność, dwoistość, tak, uczucia, to jeszcze mamy kochankowie, czyli żar, seks, intymność, niesamowita chemia, przyciąganie, magnetyczność, więc tutaj mega, słuchajcie, mega karty, powiem szczerze, dwa asy, dwie karty tu miłości i seksu, więc ta osoba tęskni i myśli rzeczywiście o tym, żeby, o, też cierpi, widzicie, słuchajcie, 5 monet, no to cierpienie, 5 monet to bieda, strata, jakby poczucie straty, negatywne myślenie, negatywne tutaj jakby negatywny nastrój, tak? No i też strach, lęk. Być może ta osoba też ma deficyty, tak? Nie tylko uczuciowe, emocjonalne, ale być może finansowe, czy jeśli chodzi o pracę, nie może sobie poradzić, nie może się podnieść wręcz tutaj, tak? Widzimy, siedzi załamana, zasmucona, nie może się wręcz podnieść. Nie widzi tutaj tej nowej szansy, tak? Klucz, drzwi, nie widzi tutaj, nie może wstać, otworzyć tej nowej szansy, jakby tych drzwi, tak? Ponieważ ma taki smutek, taki żal. Więc kochani, bardzo jej jakby tutaj ciężko i brakuje jej być może Was, może właśnie dlatego myśli. Tak jak powiedziałam, no napiszcie mi koniecznie w komentarzach dzisiaj, kochani, czy to rezonuje z Wami. No niesamowite karty, piękne, aż mi ciarki przeszły. życzę, żeby tutaj ta osoba się odezwała, żeby się jakby podniosła z tego smutku, żalu, straty, depresji wręcz, żeby się podniosła i żeby zaczęła działać po prostu, no bo jeśli tu są uczucia, miłość, jeśli tu jest żar, przyciąganie, jeśli jest potrzeba szansy, tak, no bo są dwa asy, no to rzeczywiście widzę, że ta osoba czeka, jest wstrzemięźliwość, czyli wstrzymuje się od jakiegoś ruchu, wstrzymuje się od kontaktu, wstrzymuje się, by coś być może jeszcze raz nie zrobić źle, tak, ale chce napisać, więc kochani, życzę Wam tego z całego serca. Subskrybujcie mój kanał, napiszcie mi komentarze, lajkujcie, dajcie łapkę w górę, polubcie mój kanał i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Jeśli macie taką potrzebę, jeśli potrzebujecie wsparcia w sprawach relacyjnych, związkowych, emocjonalnych, czy rozwodu, czy innych różnych spraw, czy nowych jakichś uczuć partnera, napiszcie mi e-maila, adres e-mailowy znajdziecie na kanale. Do usłyszenia już wkrótce.